No hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hunter i na wstępie chciałbym wam strasznie przeprosić, że tak szaleję z tymi seriami, że nie mogę jednej dograć do końca, tylko prowadzę 1000 ich naraz, aczkolwiek wczoraj, 25 marca 2014 roku wyszedł drugi dodatek, trzeci dodatek właściwie już, trzeci dodatek DLC do Bioshock Infinite, Burial at Sea, epizod drugi, czy tak jak tutaj widzimy, Pogrzeb na morzu, część druga. I nie mogłem się powstrzymać, nie mogłem się po prostu powstrzymać od tego, żeby nagrać to jak najszybciej. Zupełnie o tym zapomniałem, a czy inaczej, pamiętałem cały czas, że pod koniec marca, ale nie zapomniałem, wyleciało mi w ogóle z głowy, który dzień dokładnie, i dopiero wczoraj wieczorem przeczytałem wiadomość od jednego z was, jednego z widzów na Facebooku, chyba Adam miał na imię, jeżeli nie, to cię bardzo przepraszam, właśnie o tym, czy nagram tą drugą część. Ja tak, oczywiście, jasne, i tak myślałem, kiedy w ogóle to wychodzi, tak wstukałem i tak, aha, to miało premierę dzisiaj, cholera, ale to było już strasznie późno, więc nie miałem jakby możliwości już nagrywania, ale dzisiaj nagrywam i dzisiaj idzie ten odcinek i jakby, wiecie, ten dodatek nie będzie długi, prawdopodobnie zajmie mi też, tak jak epizod pierwszy, zajmie mi koło 5 odcinków, więc lecimy po prostu codziennie jeden odcinek Burial at Sea. Ostatnie wydarzenia? Wow, to jest jakaś taka... Możemy sobie takie review, previously on Bioshock. Wow. To jest cutscenka z jedynki. To jest już część gameplayu z jedynki. To jest też cutscenka z jedynki. Would you kindly, dokładnie. Macie tutaj naprawdę... Później będę mówił może, wiecie? Wow, tutaj ten filmik pokazuje w bardzo skrótowej wersji pierwszą część Bioshocka, Bioshock po prostu, bez żadnych, po prostu Bioshock. Macie tutaj niezłą zajawkę, niezły spoiler tak naprawdę. I właśnie się zastanawiam, bo wiem, że ktoś tu będzie ważny występował, tak mi się przynajmniej wydaje, ktoś ważny będzie występował tutaj w Burial at Sea, epizod drugi. I zastanawiam się, czy to nie będzie czasem Frank Fontaine. Ale to wszystko zobaczymy. No nic, także zaczynamy. A właściwie, czy w tym było coś takiego? Nie, tutaj nie było niczego takiego. Tutaj widzicie, dodali w Burial at Sea, epizod drugi, dodali właśnie ostatnie wydarzenia, dodali jedynkę. A czy dodali to, co było w jedynce? Dobra, co jest? Łatwy, średni, trudny, jeśli jesteś bardzo doświadczony. Tak, ja biorę trudny, bo ja zawsze gram na trudnym w Bioshocka. Aha, i to... Aha, to się włączyło. Ale mogę to pominąć. Mogę to pominąć, bo już to zobaczyliśmy, ok. Kawiarnia La Porte du Temps. Dwójka zacznie się, epizod drugi zaczyna się w momencie, kiedy kończył się epizod pierwszy, tylko zmieniamy postać i teraz będziemy grali oczywiście Elizabeth, a nie Bookerem. No bo Booker zginął. Jednak po trailera, który... No i ważne. No i tak właśnie się skończył epizod pierwszy, znaczy tą ścieżką dźwiękową. I zaraz zobaczymy, co tu się dzieje dalej. O, a to jest Columbia.
Nie, to jest Paryż. Mademoiselle? Yes. Quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elizabeth. Oh no. No, I couldn't. I wow. I can't accept. Je vous en prie. J'insiste. Oh, thank you. Merci, mówi. Kto tam biega z bagietką? What the fuck, czemu jestem w Paryżu? O co tu biega? Ej, tu będzie jakaś grubsza rozkmina. Bonjour, mademoiselle Elizabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Rozumiem. Bonjour, Elizabeth. Bonjour, bonjour. Bien, yeah, oui, 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 bonjour. Jesteśmy w Paryżu, to jest niesamowite. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bla, 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 bla. Dobra, idziemy. Co ja robię w Paryżu? Dziękuję, dziękuję. Co ja robię w Paryżu? O co tu chodzi? Myślę, że po prostu, wiecie, epizod pierwszy był taką totalną zajawką, żeby nas wprowadzić w tamten świat, natomiast tutaj dwójka nam wszystko wyjaśni. Wszyscy mi mówią dzień dobry. Bonjour, bonjour. Bla, bla, bla. Une baguette, mademoiselle? Une baguette? Nie, dzięki. El wafel? Baguette, wafel? What the fuck? Co z tymi kotami jest nie tak? Patrzcie, że one jakieś głowy mają takie dziwne. Dziwne koty, to nie są koty. Dobra, gdzie ja mam w ogóle iść? Co ja mam w ogóle robić? Chyba tam gdzieś mogę się próbować przedostać. Nie? Nie, nie mogę tutaj przejść. To gdzie, co ja mam zrobić? Oni sobie tu tańczą. Bonjour, Elizabeth. Bonjour. Gdzie ja mam iść? To mnie bardzo zastanawia. Co ja mam zrobić w tym momencie? Poza tym, że jestem w Paryżu i że nie mogę nigdzie przejść. Nie mogę też biegać. Nic nie mogę robić. Mogę sobie tylko spacerować. Nie mam nawet nóg. No już... To już rozumiem, dlaczego nic nie mogę zrobić. No przecież nie mam nóg. Aha, dobra, tutaj jak ze straganem przejdę, to mogę zejść na dół. Dobra, teraz widzę. O! Przeleciał ptaszek. No nie, no naprawdę, jak w bajkach Disneya, ptaki zaczynają latać i śpiewać do muzyki, która nie wiadomo skąd słychać. What the fuck w ogóle? A... Ptaszek czy klatka, tak? Ptak czy klatka. No w sumie, nie? Myślę, że drugi epizod nam to wszystko wyjaśni, o co z tym w ogóle chodzi. Natomiast... aha, no widzę właśnie, że ona to mała dziewczynka trochę podobna do Little Sisters. Chociaż żywi ogromną nadzieję, że gra się nie... że Burial at Sea nie skończy się na tym epizodzie, ale... nadzieję to ja sobie mogę mieć. Pogadamy z tobą. Dziewczynko, halo. Sally? Sally? A kto to Sally? A, shit. No, widzicie, są ci. Letesowie. Sally, wait! Rozumiem, że to wszystko nam się tylko śni. A ta Sally to dziewczynka, którą chcieliśmy uratować z Rapture. Sally, where are you going? No i się cały świat spieprzył. Sally, hold on! Jakiś as nam się przewinął przed oczami. Nie zdążyłem zobaczyć, co było na nim. A ona za tym balonem, no. Wow, moja postać przyspieszyła. Ha, 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 drzwi Bookera. No jasne. Oh, shit. Oh, shit. Ah, fuck, uciekajmy stąd. Uciekajmy stąd. Fuck.
Co się tam z nią dzieje? Oh shit! Oh shit! Już skądś pamiętam ten tekst. I never should have left. A, jak ten, że nie powinnam nigdy była opuszczać wieży. O, i leży Booker. Teraz dopiero możemy go zobaczyć. No właśnie. I jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. To jest Atlas. Booker. Elizabeth. The girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Su Chong, tell him Atlas says he hasn't forgotten. Ah, shit. No naprawdę musiała oberwać w łeb jeszcze na koniec. Biedna Elizabeth. I ten motyw z Bookerem, który do niej mówi, jest zajebisty. Ponieś głowę lalki. Had to be done. I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. And Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Oh, mój Boże. I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Cholera jasna, no. To jest... Patrzcie, jak po prostu, no jak można było tak zabić bezczelnie. No, wygląda na to, jakby Elizabeth po Bioshock Infinite wzięła sobie za, po wydarzeniach w Infinite, wzięła sobie za punkt honoru, żeby wziąć i wymordować wszystkich Bookerów we wszystkich uniwersach. Dlaczego? Bo tak. Bo on jest winny. No kuźwa, ale to przecież on ją ratował przez cały ten, jakby nie było. Czemu to się tak świeci? Przejść przez przeszkodę. Może ja nie chcę przechodzić przez przeszkodę. Może ja bym chciał biegać i zobaczyć, o co tu chodzi. No dobra, nieważne. Dobra, tu chyba nic nie ma po prostu. No, przejdziemy przez tą przeszkodę, chociaż nie bardzo rozumiem, co ma to nam dać podejście do tego. Aha, będę się wspindrała. Okej. Okay.
dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? That wasn't Paris any more than I am, Booker. Now I have to find this Su Chong, and I don't even know who that is. Ja wiem, kto to jest. Spoko. But you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth. I ain't even here. O Boże, to zaczyna się robić coraz bardziej pojebane. Mnie pytasz, Elizabeth? Przecież ja nawet tu, mnie tu nawet nie ma. O, shit. Nie, myślę, że on jest jakąś inną wersją Bookera, albo nie wiem kim. No w każdym bądź razie, albo inną wersją Elizabeth, ja już nie wiem. W każdym bądź razie, Su Chong to jest jeden z naukowców, który pracował dla Franka Fontaine'a, dopóki jego interesu nie przejął Ryan. And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feel like yourself, Elizabeth? I feel strange. Smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Oh shit. Stay away from me. Booker. No. No. No, please. Please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! Oh, shit. How am I here? How can I be dead in this world and yet... Ja tym bardziej nie rozumiem. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Te, dzięki. Wysiń z łodzi. No, wysiadaj. Tu przepłynęliśmy akurat pod latarnię należącą do Rapture. You're training omniscience and croissance for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and I... If I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Dobra, to jest oficjalnie coraz bardziej porąbane. Przebrnijmy przez to razem, może nie... Lutessa warned me that if I came back here, I would collapse. From a quantum superposition. To just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here. Spoko, stąd da się wyjść. Jest to zajebiście trudne, ale da się wyjść. Never. Going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Su Chong. Coś czuję, że im więcej bym próbował tu snuć domysłów, to tym bardziej ja się zakopię w to i was wprowadzę w błąd.
was wprowadzę w błąd, a tego bym bardzo nie chciał, bo jest to naprawdę jedno z najlepszych uniwersum, chyba jedno z dwóch najlepszych uniwersów ever w historii gamingu. Jedno to właśnie uniwersum Bioshock, a drugie to uniwersum Fallouta. I bardzo bym nie chciał was wprowadzać jakoś w błąd nagminnie zbyt szybko teraz, nie znając pełnej wersji, bo wiem, że odnośnie przykładowo pierwszej części Bioshocka, jak i w sumie Infinita, jest dużo niepoprawnych wersji i to mnie strasznie martwi, dlatego nie chcę dołączać do tego grona. Dobra, zobaczmy, czy mamy tutaj w ogóle coś, co moglibyśmy użyć. Na razie nie widzę takiej opcji. Sobie kucniemy. To co on teraz powiedział, że w sensie, że ona nie musi ich zabijać, może wszystkich ogłuszać. Jest tutaj właśnie tryb 1998, dodali kolejny, z tego co pamiętam, żeby można było właśnie przejść grę bez zabijania, czyli bez broni chyba palnej czy coś, bez zabijania w ogóle. Akademia Przygotowawcza, dywany tłumią dźwięk twoich kroków. A, mam to jednak. He's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Aha, czyli mam ten hako chwytak, czy jak to się tam nazywa tutaj. Chowa mi się. Henry, fetch that black label lacquer, the 12-year-old single malt. Let's discuss this like men. Następna oberwa. No dobra. Mamy lockpicka. Zobaczmy, czy w ogóle coś tu znajdziemy jeszcze w tej lokacji poza gościami do obicia, ale chyba widzę, że nie. Co to w ogóle jest? It doesn't matter how you play, it matters how you win. Akademia przygotowawcza kogoś tam, ale nie zdążyłem przeczytać. O, mamy chipsy i mamy monetę. Wow, mam jednego rapture dolara. No Boże, jestem bogaty. Mogę wejść tutaj do szybu. To ciekawe. Jakaś taka obwódka się robi po krawędziach, nie? Taka, jakby to powiedzieć, no takie przyciemnione, jak się skradamy, widzę. Nie wiem, czemu ma to służyć, ale coś takiego jest. I gdzie my w ogóle idziemy? O, właśnie, jakiś schowek. Na to liczyłem. I się nie zawiodłem, aczkolwiek w ogóle życia to praktycznie nie dostaliśmy z tego, no nieważne. Idziemy zlockpikować to. Tyle, że wiecie, tutaj... O tak, muszę otwierać zamki. Okej. I teraz będziemy... Dobra, wciśnij w moim przypadku kwadrat, żeby trącić neutralną zapadkę i otworzyć zamek. Czerwona zapadka otworzy zamek, ale jednocześnie uruchomi alarm. Aha, po prostu tak. Później będą też niebieskie i więcej czerwonych, nie? Michael Ramsey, Oliver Hong, Corey, coś tam.
Okej, mogę używać zestawu, spoko. O, i mogę nosić te zestawy ze sobą. Peter the Parasite. No to, aha, to jest akademia przygotowawcza. No widzicie, czyli takie, no, szkoła tak naprawdę dla dzieci, ale już taka utworzona pod kątem właśnie... Obejrzyj misia. Tak, dziewczynki zostawiały zawsze misie. They're cracking open. My memories of the future and somewhere I'm going to go. You sure it's your future you're looking at? If not mine, then whose? Okej, tu mam kolejny jakiś, ale zamknięty. Co tu mamy? Nic. Nic ciekawego tutaj nie widzę. No dobra, to idziemy tam. Widzę, że tym kuszom jest zamknięte. Crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Lulz. Ain't the same as being ready. No, why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. And what does it's up to you. Tak, skradanie się jest bezpieczniejsze i skuteczniejsze. Skuteczniejsze podkradzie się do wrogów, atakuj wręcz, by ich ogłuszyć. Ukryj się i bądź cicho, jeżeli cię zauważą. Ta sobie tam łazi. What does Ryan the Lion tell us about the tragedy of the commons? Szkoda, że nie możemy zobaczyć, co ona mówi. Okej, jakimś sposobem w nią trafiłem, chociaż nie wiem jak. Aha, mogę piszczał po... Okej, mogę wszystkie bronie nosić, to mi się bardzo podoba. Dokładnie, na razie sobie... Weźmiemy to. Aczkolwiek straciłem w tym momencie bełt. Niestety. A, no, robi się ciekawie. O, shit, nie tak chciałem. No i było. I było. Było otwarte właśnie na biznes, ale nie tak, jakby się wszystkim wydawało. Tam widzę, ktoś chyba za drzwiami jest. Słyszę, że jest chyba za drzwiami dopiero. Tu raczej nic. O, też nic. Tu się coś o zupę zjedz. Łap gołębia i tak dalej. Zobaczymy. Będziemy się próbować trochę snikować, ale jeżeli coś pójdzie źle, to nie mam zamiaru próbować się ukrywać i nie użyć broni. I dziękuję, do widzenia. Weźmy sobie strzałeczkę. Możliwe, że po prostu na przykład bełty się pod jakimś tam, nie wiem, wpływem rozpadają, albo na przykład po dwóch strzałach, coś w tym rodzaju. Może to tak być. Fajnie, że amunicja do pistoletu leży sobie w szkole dla dzieci. Fajnie, że nie możemy, tutaj na razie nie mamy żadnych mocy i gówno zrobimy w tym momencie. I właściwie wstęp był na tyle długi, plus ja sobie gadałem. Dobra, to, że ja sobie gadałem, to może dołożę kilka minut do odcinka, bo znowu mi ktoś zacznie coś zarzucać, że specjalnie dla hajsu przedłużam odcinki. Nie, teraz ubawiłem się naprawdę czytając to. Bam, 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 baram, bam, bam. Ale. A, i tak był wstęp strasznie długi, w sumie chciałbym już kończyć odcinek. Ale cóż. Tak, doktor Suchong. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. Oh. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. The
The first time you came to Rapture was in 1960 with Booker when you drowned some over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now... Oh, shit. Now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. Mm-hmm, to na pewno. I mamy uruchomione też automaciki. Obejrzyj film. Automat sprzedający. Aha. Ogólnie w jedynce i w dwójce był bardzo fajny system hakowania tych maszyn, kamer, drzwi. Nie, drzwi nie, ale maszyn, kamer, gdzie po prostu mogliśmy albo dostać jakiś profit i to polegało na rozgrywaniu takiej minigierki. To było strasznie fajne. Tego zabrakło mi w kolejnej już tutaj, w kolejnych odsłonach. I believe in free men and free markets, but I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the traps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine. No. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. No. Now you know. Now you know. Ogólnie... Ogólnie tak, w pewnym momencie Fontaine jako Atlas zaczął prowadzić właśnie taką zaczął prowadzić właśnie działalność, a czy nie, wcześniej już nawet, zanim był, znaczy to jest trochę spoiler, ale nieważne, zanim został Atlasem, to właśnie zaczął też coś tam prowadzić, jakąś działalność charytatywną, ale tak naprawdę służyła ona tylko i wyłącznie jego celom, a nie dobru kogo innego. Bo przykładowo założył ten sierociniec dla dzieci tylko dlatego, żeby móc dziewczynki moje wykorzystywać jako Little Sisters do badań nad plazmidami. Andrew Ryan za to miał bardzo jakby światłą, jak to powiedzieć, ideę. Jego idee były naprawdę fajne i światłe i mi się podobały, aczkolwiek wykonanie pozostało dosyć kijowe. Tu mamy jeszcze coś. Myślę, że skończymy sobie ten odcinek tutaj. Jeszcze zobaczymy tylko, co tutaj jest. Seks bez kompromisów, what? Human reproduction is vitally important to society, but there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable. Super. What the fuck? Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, Nules. Oil contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now ale... and enjoy sexual congress the Rapture way. Co to ma wspólnego z tym miejscem? Nie rozumiem, do czego się w ogóle ma odnosić ten film? Co on ma nam uzmysławiać? What the fuck? To dopiero mnie zaskoczyli. Co to w ogóle ma być? Dobra. Skończymy sobie tak na rozdrożek, bo rozumiem, że tutaj muszę coś zrobić z tymi drzwiami, z jednymi, z drugimi.
Zobaczymy, gdzie... Aha, nam każe iść tam, ale tutaj też możemy pójść, więc pójdziemy sobie już tu w następnym odcinku. Ten był taki bardzo poglądowy, bardzo do pogadania i bardzo do zobaczenia, co tu się dzieje. W sumie pierwszy odcinek z pierwszego epizodu też tak wyglądał, także myślę, że już od kolejnego będziemy tutaj już konkretnie się bawić z zabawy z bronią i dziwnymi mocami, także... Nic, jeżeli lubicie Bioshocka, to nie zapomnijcie postawić łapki w górę, skomentować i tak dalej. No i w ogóle trzymajcie się i myślę, że codziennie jeden odcinek z Bioshock Infinite, z Bioshock Infinite Blue Rail at Sea, epizod drugi, pojawi się na moim kanale, więc no. Także nic, dzięki, trzymajcie się jeszcze raz, cześć.